Mucha Iga wam cześć. Jakbyście się zastanawiali, gdzie ostatnio bywam, to mamy trochę więcej pracy. Tak, żywota jest mniej. Dzisiaj mi tu sąsiad zadzwonił, że już jest do zwiezienia słoma dla królików i drakul, fur. Także dzisiaj działamy. Mam fajnego pomocnika, nazywa się Piotr, do kierowania, ale coś mi dzisiaj nie idzie, bo jakoś krzywo jedzie. Już jeden taki wózek zebrałem. No dobra, to widłami tutaj, tylko żeby chwilę pokazać. Piotr, wolniej! Chwilę ręką powrzucam. O, Piotr narzuca tempo. O, dwa takie wózeczki tej słomy to wystarczą. Tam około 35 na raz. I to akurat dwa razy. No, także tutaj tyle chwilę, co mogę pokazać, jak Piotr elegancko jeździ. Także elegancko jest. Może trochę gorąco, nie wiem, dzisiaj jest pewnie ponad 30 stopni, ale to nie jest długa robota. Dobra, jeszcze się odezwę, jak będę rozpakowywał. Na razie przerwa. Dobra, prawie dojeżdżamy do domu, to teraz mogę na tej bocznej drodze kawałek nagrać. Jesteśmy. Wyjąć. To się jeszcze złamią. Szarek musiał na razie być zamknięty, bo on by chciał ze mną polecieć na pole. Chodź. Tak. Siedziałeś, kurczę, pół godziny może. A nosi go jakby ze dwa dni siedział zamknięty. No, tu już jedna partia jest zwieziona. Około 7 dych tych snopków to akurat. Tak, już Szarik. Tylko czasem nie wymyśl, żeby coś nie zrobić. To nie wolno. Akurat będzie dla królików i dla kur. Na zimę, potem jeszcze jadę po owsiankę, ale to kawałek dalej. Na następne pole.
Ale słoma to słoma. Fajna słoma, szarik. No. No. Jak już tu jesteśmy, krajzega, znaczy krajzega tu się mówi na to całe, nie wiem jak już się tam mówi. 60 lat ma ten silnik, nadal działa, tylko musiał mieć starter wymieniony. I co, fajna słoma, szarik? No tak, 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 tak. No i bo telefon mi wytrącił. No także tu taka mała akcja, siano, wróć siano, słoma. Tak, szarik, jesteś na filmie, tak, tak, jesteś. No, także co? Dzisiaj, ała! I prawie wszystko z tą słomą zrobione, jeszcze raz jadę i mamy fajrant. O, ktoś idzie. Tylko nie rób mu nic, szarik. Widzisz, naprychał na ciebie. Jeszcze Leo się pokaże. Jesteś tu gdzieś? Szarik, odejdź. Ty już byłeś na filmie. Jezu. To co? Oczywiście was pozdrawiamy z Leo i Szarikiem. I trzymajcie się do następnego. Hej.